Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Luźne granie Star Wars Battlefront 2. W tym odcinku zagramy sobie na Teed, na Naboo. W ostatnim odcinku graliśmy w sumie sam nie wiem gdzie, ale jako sojusz rebeliancki. Musieliśmy odzyskać dane z rąk Imperium. Wygraliśmy ten mecz. No i teraz gramy ten sam tryb. Znaczy w sensie ten sam tryb, w sensie no ten ośmioosobowy. Republika ma tutaj dwa transportery. Umieśćcie ładunki na celach Alfa i Beta. Obydwa cele muszą zostać zniszczone. Dobra, musimy podłożyć ładunki. Ja jako snajper będę się trzymał trochę z daleka. Ale skoro już tak nacieramy, przydałoby się agresywnie. Odliczanie w punkcie beta. Teraz by się bardziej przydał, kurczę, bardziej by się przydał jakiś żołnierz szturmowy czy ciężko zbrojny, bo może być ciężko to obronić, ale jeżeli będą iść stamtąd, ładunki w celu beta rozbrojone, powtarzam, dobra, beta rozbrojona. To już nam trochę pomoże. Mam jeszcze seryjną infiltrację, więc jak coś, to mam na blisko trzystrzałowy karabin. Aha. No dobra, nie zauważyłem tego typa. Weźmy sobie jednak żołnierza szturmowego. Trochę tutaj będziemy grać bardziej na blisko. Musimy bronić tą kanonierkę Alfa. Chyba że podłożymy ładunek na Betę. Ale wypadałoby, kurczę, obronić też tą... To, czy serio tutaj oni nikogo nie zostawili? Dobra, zostawili wieżyczkę. Weźmy ciężkiego strzelca. Dobra, oby tamten jeden udało się wysadzić. Kurczę, nie udało się. Trzeba bronić zamiast atakować bezmyślnie. Bomba rozbrojona przy celu beta. Chodźmy obronić Alfę lepiej. Dobra, będę bronić Alfę. Nie jest za dobra pozycja do obrony. Republika zajęła cel Alfa. Cel Alfa zneutralizowany. Dobra. Udało się. Teraz lecimy betę. Udało się to obronić. Odliczanie końcowe przy celu beta.
Dobra, rozwaliliśmy to. Wygraliśmy tą rundę. Droid rakietowy. Weźmy sobie droida rakietowego. No dobra, może za dużo eliminacji nie mam. Ale to też nie tylko chodzi o to, w tym, żeby mieć jak najwięcej eliminacji, tylko o to, żeby realizować cele i przede wszystkim wygrywać rundy. Trzeba pracować zespołowo. Czy ktoś musi rozwalić tamtą wieżyczkę? Już padła? Dobra, mamy trzy super droidy, które bronią. Czy nie możemy, nie mogę się tak dać załatwić? Kurczę, jak? Jak to rozbrojone? Nawet nie zauważyłem, kiedy oni to rozbroili. Dobra, to brońmy bety. No nie, załatwcie go. No i super. Ładunki w celu beta rozbrojone, powtarzam. Beta rozbrojona. Naprawdę musimy bronić jednego celu, całą grupą. Gdyby cała drużyna broniła jednego celu, to byśmy dali radę. Dobra, udało się alfę. Teraz jeszcze trzeba załatwić betę. Nie można dopuścić sił Republiki do bety. No i super, udało się. Cele zniszczone. Misja wykonana. No i dobra, udało się. To zagramy jeszcze jeden mecz. Szybko poszło. Może nie zdobyłem jakoś bardzo dużo punktów. No, ale nie było aż tak źle. Pięćdziesiąt zabić jako żołnierz szturmowy. Medal ciężkiego strzelca. O, skrzynia ciężkiego strzelca weterana. Przez 150 minut graj strzelcem w trybie online. Dwieście zabić. 50 zabić. Sam nie wiem. Możemy pograć trochę jako żołnierz szturmowy, żeby dostać tą nową broń. Skrzynia ciężkiego strzelca weterana to później.
Dobra, no to zagramy się żołnierzem szturmowym. Ta skrzynia ciężkiego strzelca weterana kusi, ale 150 minut, no to się da zrobić bez problemu. Ale najpierw chyba wbiję 50 zabić jako ten żołnierz szturmowy. Okej, jesteśmy. Najwyższy porządek ma mapę gwiezdną, którą musimy zdobyć. Przejąć i dostarczyć pakunek do punktu ewakuacji. Średnio lubię tą mapę. Na tą mapę w sumie specjalista nie jest zły, bo to jest taka bardzo duża mapa. Z tej walka dystansowa w sumie jest wskazana. Ale ja będę grał tym szturmowcem, w sensie żołnierzem szturmowym. Dobra, musimy całą drużyną, właśnie widzicie, jeżeli idziemy drużynowo, to jest dużo łatwiej. Siły ruchu oporu mają pakunek! I brońmy celu. Trzeba się trzymać drużyny. Dobra, udało się go załatwić. Czysto. Chodźmy dalej. Trzeba to podnieść szybko. Ja mogę pójść to podnieść. Nie wiem, czy mi się uda. To jest trochę daleko. Pakunek jest przenoszony! O, dostarczono. To może były dwa pakunki, nie wiem. No, runda wygrana. Szybko idzie. Nie mam okazji za bardzo się wykazać. No chyba ani razu nie zginąłem. Dobra, musimy podnieść tą mapę gwiezdną. Kto ją... Dobra, kto się pod... Pakunek odzyskany! Teraz ruchy! Chodźmy za drużyną. Jest super przykład teraz, jak gramy, że po prostu gramy drużynowo, dzięki czemu prawie w ogóle nie ma wrogów. I to jest właśnie klucz do zwycięstwa, bycie w drużynie. Samemu to raczej nic nie zrobimy.
Będę stał tutaj przy tym snajperze może. Bo wiecie, to jest zawsze fajnie, taka para snajper i żołnierz szturmowy. Bo snajper może zdejmować z daleka, a my możemy osłaniać snajpera z bliska. Bo snajper raczej w bliskim starciu sobie nie poradzi. Pakunek bezpieczny. Wynosimy się stąd. No okej. Wygraliśmy kolejną rundę. Ups. Ale dosyć, no tak, mam słaby wynik. Tylko jedną eliminację, no trudno. Przynajmniej wygraliśmy ten mecz. Zagramy jeszcze jeden na placówce Delta. Postaram się już teraz trochę więcej killi wbić. Ale sami widzieliście, że to była taka mapa wielka. My tak nacieraliśmy drużynowo. I raczej nie miałem za bardzo okazji do tych killi. Sam też nie ginąłem w ogóle, bo nie było żadnych takich starć na blisko. Dobra, hot. Placówka Delta. To jest akurat fajna mapa. Dobrze znam tą mapę, więc może teraz się uda coś fajnego zrobić. Ale to jest naprawdę fajny tryb. Tak, to potem dostaniemy A280. Już taki karabin. Potem CR2. Dobra. Zapolujmy na rebeliantów. Żołnierze! Nasz główny cel to systemy kontrolujące ciało jonowe. Umieśćcie ładunki we wskazanych miejscach i dopilnujcie, by wybuchły! No tak, to jest... No to jest taki tryb, jak mieliśmy na Teed. Załatwił mnie tamten typ. Dobra. Nasze siły podłożyły ładunki przy celu Beta. Na odłapki!
odmówić rebeliantom dostępu do bety. Dobra, musimy tylko bronić. Dobra, udało się. I po celu beta. Został jeden cel. Odsunąć się! Spróbować wejść tam do środka. Czy nie wiem, czy to jest może aż taki bardzo dobry pomysł. Dobra, kurczę. Ale to na farcie kompletnym to przeżyłem. Dobra, o, możemy zagrać szturmowcem śmierci. Super. To jest fajna postać. Taki trochę Chewbacca, znaczy ten Wookie taki. Czyli ma imploder termiczny, może się leczyć i ma taką ciężką serię. On jest najlepszy na blisko, więc lepiej uważać. Kurczę, no nie, dałem się rozwalić wieżyczce, serio. Dobra, dalej, żołnierz szturmowy. Gotowy do walki. Zostało mało czasu, naprawdę mało. Rozpoczynam eliminację celu. Tylko nie wiem, czy nam się to uda. Ładunki uzbrojone. Dobra, ładunki uzbrojone, ale musimy obronić, kurczę, tych ładunków. To jest najgorsze miejsce, wiecie? Naprawdę nienawidzę tego miejsca, podkładać tam ładunków, bo to jest bardzo ciężkie. Akurat to miejsce. Dobra, ja zajmę tamte drzwi. Ale i tak, no widzicie, to jest właśnie to. Jeżeli ludzie grają drużynowo, no to co z tego, że zabije jednego, jak wbije jeszcze czterech innych i po prostu, no nie mam szans. Dobra, jest jeszcze jedna runda, może jeszcze damy radę. No już 9 eliminacji to nie jest aż tak źle. Wiadomo, mogło być lepiej. Ale wciąż jeszcze trwa mecz.
Ja po prostu, wiecie, muszę częściej grać w Battlefronta, żeby mieć więcej umiejętności. Jak się nie gra, to się nie ma skilla. Więc ja po prostu muszę więcej grać. Rozwalmy tą wieżyczkę. Rozpoczynam eliminację. Kurczę, nie dałem rady, no. Zapolujmy na rebeliantów. Ale jak już będzie kolejny event, to będę grał więcej, bo chcę zdobyć te skrzynki. A tak to w ogóle nie robiłem tych wyzwań, a można było fajne rzeczy dostać. Kapitan Fazmę, znaczy jakieś skrzynki fajne. Wykryto przeciwnika! Dobra, wiecie co? Wezmę sobie... Gotowa. ...żołnierza rakietowego. Potem pogram trochę specjalistą i spróbuję w te okienka strzelać. Trzymać BC jeszcze kilka sekund. Dobra, musimy tam wejść. Wyeliminowaliśmy cel beta. Ruszać na Alfę! Już! Kurczę, nie. Dobra, źle to rozegrałem. Spróbuję strzelać w to okienko, po prostu znajdziesz dobre miejsce i strzelać w ten, wiecie, w ten prostokąt, po prostu. Próbować eliminować tych typów tam w środku. Dobra, ta wieżyczka mnie zniszczyła. Absolutnie. Wciąż jeszcze mamy szansę. Widzicie, jak odpalam infiltrację, to wszystkich widzę. W sensie wszystkich widzę na mapie. Cel alfa uzbrojony. Dobra, udało im się to odpalić. No i teraz... Najlepiej zrobić tak. Czujnik zbliżeniowy podłączony. No dobra, na blisko to raczej wezmę żołnierza szturmowego. No i nie wiem, kurczę, czy uda się nam to zrobić. Uda się nam zniszczyć te systemy kontrolne. Jeżeli się skupimy... Obrać cel! Dobra, możemy jeszcze tak agresywnie tu wbić.
i spróbować to zrobić. Dobra, nie ma typa. Oddział Alfa gotowy! Jesteśmy tutaj teraz całą drużyną, więc jest szansa, tylko oni nie mogą wejść. Musimy ich tutaj zablokować. Cel Alfa zneutralizowany. Skupić się na celu Beta. Kurczę, zabiłem jednego ze szpicy, ale nie wiem, czy się uda. Chyba się nie uda. Jeżeli teraz nikt nie podłoży ładunku, no to... już przegrana sprawa. No i przegraliśmy. Ale było dobrze. Nie wykonaliśmy rozkazów. No trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Z wyniku jestem nawet zadowolony. Gramy sobie potem następnym razem w galaktyczny szturm może. No i okej, to było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Battlefronta 2. Cześć!